W tym filmie zobaczycie prezentację cyfrowego, uniwersalnego miernika firmy Kiewitz, model KM601. Zapraszam do oglądania. Jest to miernik uniwersalny, zmierzymy nim napięcie oraz natężenie prądu przemiennego oraz stałego. Zmierzymy rezystancję, pojemność, ciągłość, częstotliwość, stwierdzimy na odległość obecność napięcia, a także zmierzymy temperaturę. W opakowaniu oprócz praktycznego etui, w którym znajduje się miernik, jest też instrukcja w 4 językach: niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Instrukcja jest szczegółowa, zawiera wskazówki dotyczące poszczególnych pomiarów, z rysunkami. W eleganckim, twardym, zapinanym na zamek etui znajdziemy miernik oraz akcesoria, przewody do pomiarów, sondę temperaturową oraz dwa komplety baterii. Dopuszczalne natężenie prądu dla tych przewodów to 10 amperów. Napięcie mierzone do 1000 V. Sonda temperatury, możemy nią mierzyć temperaturę w zakresie od minus 40 do 1000 stopni Celsjusza. Miernik gabarytami możemy porównać do smartfona. Jest tylko nieco grubszy od niego. Silikonowa osłona dodatkowo zabezpiecza przed uszkodzeniem przyrządu. Zasilany jest trzema bateriami typu AAA, które znajdują się w komplecie. Mamy też zestaw zapasowych baterii. Wyświetlacz zajmuje dużą powierzchnię. Jest kolorowy i wyraźny. Z boku, z lewej strony znajduje się wyłącznik lampki LED-owej. Przycisk APO to funkcja automatycznego wyłączenia miernika. Miernik wyłączy się po 15 minutach. U góry znajduje się wyłącznik zasilania oraz czujnik NCF do pomiaru bezdotykowego. Krótkie naciśnięcie czerwonego przycisku AUTO powoduje wybór odpowiedniej wielkości mierzonej. Naciskając przycisk SEL wybieramy między napięciem przemiennym a stałym. Mamy tu funkcję True RMS, czyli dokładne pomiary przy obciążeniach nieliniowych do 10 kHz.
Przyciskiem Range zmieniamy zakresy. Krótkie naciśnięcie przycisku REL HOLD powoduje zamrożenie wyniku, a dłuższe przytrzymanie powyżej 2 sekund powoduje pomiar wartości względnych. Przyciskiem Maximum Minimum wychwycimy największą lub najmniejszą wartość pomiaru. W dolnej części nad gniazdami znajdują się diody, które pomogą przy podłączaniu przewodów pomiarowych. Pomiar napięcia stałego. Gdy podłączymy przewody pomiarowe do gniazd służących do pomiaru natężenia prądu, automatycznie włączy się funkcja pomiaru natężenia prądu, a na dodatek w odpowiednim zakresie. Natężenie prądu możemy zmierzyć do wartości 10 A. W razie nagłego przekroczenia tej wartości w mierniku znajdują się zabezpieczenia w postaci bezpieczników ceramicznych. Jeden o wartości 10 A, a drugi o wartości 600 mA. Pomiar rezystancji. Pomiar ciągłości obwodu. Pomiar diody. Pomiar pojemności. Pomiar ciągłości oraz napięcia przemiennego. Pomiar częstotliwości.
po włączeniu funkcji NCV Live miernik będzie służył jako jednobiegunowy wskaźnik napięcia. Z kolei, gdy włączymy tylko funkcję NCV, będzie on wykrywał napięcie z pewnej odległości. Przy słabym sygnale dioda będzie świeciła na zielono, a gdy będziemy zbliżać do urządzenia pod napięciem, dioda będzie czerwona. Możemy w ten sposób lokalizować przewody znajdujące się pod napięciem, pod tynkiem. Bez podłączonej sondy temperatury miernik pokazuje temperaturę otoczenia. Gdy ją podłączymy, możemy zmierzyć temperaturę w zakresie od minus 40 do 1000 stopni Celsjusza. Kaiwitz KM601 to bardzo ciekawy, funkcjonalny i niewielki miernik z kolorowym wyświetlaczem. Na pewno zainteresuje niejednego majsterkowicza. Dziękuję za uwagę.